Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na przegląd, a w sumie to top 5 najlepszych, moim zdaniem, przetestowanych przeze mnie kremów z bakuchiolem. Jeśli jeszcze nie wiecie, jak działa bakuchiol na skórę, to oczywiście odsyłam Was do pierwszego filmu, który pojawił się na moim kanale, gdzie dokładnie opowiadam Wam o tym, co to jest bakuchiol, jak on działa, dlaczego go stosujemy i dla kogo jest on dobrym rozwiązaniem. Pojawił się również na moim kanale film, w którym przedstawiam Wam top 5 serum z bakuchiolem. Czas najwyższy na kremy. Pierwszy krem, który Wam teraz przedstawię, jest to marka Bandy, seria Eco Friendly Care. Jest to seria ekoceutyków, która działa na skórę właśnie dzięki temu, że w tych preparatach zawarty jest bakuchiol, ale wspomaga również nasz naturalny mikrobiom. I powiem Wam szczerze, że jest to pierwszy krem, który przetestowałam właśnie z bakuchiolem. Zacznijmy może od jego składu i co takiego w nim znajdziemy. Mamy tutaj wodę, emolienty, mamy biofermenty z bambusa, kompleks mikrobionowy, masło shea, olej kokosowy, trehalozę, sok z jakonu, właśnie bakuchiol, maltodekstrynę, różnego rodzaju zagęstniki czy też konserwanty. Oczywiście skład jest naturalny, bardzo przyjemny dla skóry i są to tak naprawdę fajne kosmetyki, które sprawdzą się u każdego, bez względu na wiek i bez względu też na skórę, na typ skóry. Ten krem, moi drodzy, jest to krem, który ma bardzo fajną, ciekawą konsystencję, ale też bardzo ładnie pracuje na skórze. Ma lekką formułę i super sprawdza się pod makijaż. Można go stosować zarówno w wieczornej i porannej pielęgnacji, nie podrażnia, koi. Można go łączyć z serum z witaminą C i stosować go podczas kuracji z kwasami albo też z retinolem. Jest on też w bardzo dobrej cenie, mamy standardową pojemność, opakowanie szklane, ciemne. Dlaczego wspominam tutaj o witaminie C i o kwasach, czy też o retinolu? Ponieważ bakuchiol jest taką substancją, którą można stosować tak naprawdę przez cały rok i też opowiadałam Wam o tym, że bakuchiol nie wchodzi w żadną reakcję, jeśli chodzi o witaminę C, czy na przykład o kwasy, czy retinol. Dlatego też fajnie jest wprowadzić tego typu preparat do codziennej pielęgnacji. Na przykład jeśli stosujecie retinol w wieczornej pielęgnacji albo kwasy w wieczornej pielęgnacji, to wtedy warto na przykład sięgać po krem z bakuchiolem w porannej pielęgnacji. No i muszę Wam powiedzieć, że ten krem naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdził. Byłam bardzo zadowolona z jego stosowania. W ofercie, jeśli chodzi o całą tą serię, jest jeszcze emulsja taka nawilżająca. Też bardzo ciekawy preparat, ale ja polecam Wam głównie ten przeciwzmarszczkowy, który sprawdzi się idealnie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tego typu preparatami, albo też dla takich, które już używają kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Naprawdę godny polecenia krem. Drugi kosmetyk, o którym Wam teraz opowiem, jest to marka Kloshi. I może Was troszeczkę zdziwić to, że niby jest to linia pielęgnacyjna przeciwzmarszczkowa dla mężczyzn. Ona ma też takie ciemne opakowania, bardzo charakterystyczny, przyjemny zapach, ale moi drodzy, a w sumie to moje drogie panie, to niekoniecznie musi być krem dla mężczyzn, mogą go równie dobrze stosować kobiety. Dlaczego dla mężczyzn? Bo mamy tutaj linię przeciwzmarszczkową, specjalnie przygotowaną do typów skóry, do skóry męskiej. Panowie też powinni dbać o skórę, a przede wszystkim działać przeciwzmarszczkowo. Ja już zresztą zrobiłam na moim kanale taki film, gdzie pokazuję Wam, jakie są różnice między skórą kobiecą a skórą mężczyzn, więc też oczywiście zostawię Wam w opisie link do tego filmu, jeśli chcecie się czegoś troszeczkę więcej dowiedzieć, ale to, co jest fajne w tym kremie, to przede wszystkim jego skład. I tutaj mamy wodę, masło shea i olej ze słodkich migdałów, ale mamy również glicerynę, emolienty, olej z awokado, sok aloesowy, kwas hialuronowy, wosk karnauba, olej tamanu, olej z aroni, bakuchiol, ekstrakt z bambusa, ekstrakt z indyjskiej pokrzywy, stawiozyd, ekstrakt z chińskiej herbaty, pantenol, kwas fitowy, zapachy i konserwanty. No i
i zwróćcie uwagę, znowu mamy naturalny, bardzo ciekawy, bogaty skład, ale mamy tutaj też takie substancje, które będą działały łagodząco na skórę. Oprócz tego, że będziemy działać przeciwzmarszczkowo, będziemy też łagodzić podrażnienia. Mężczyźni bardzo często mają ten problem, że podczas golenia, usuwania zarostu z twarzy, pojawiają się jakieś podrażnienia. I taki krem zastosowany właśnie na przykład po goleniu, bardzo ładnie będzie koił, łagodził różnego rodzaju stany zapalne, fajnie wpływał na skórę. Także warto się nad nim zastanowić. Moje drogie panie, jeśli szukacie fajnych kosmetyków dla waszych drugich połówek, to myślę, że tutaj warto sobie przemyśleć tę sprawę odnośnie bakuchiolu w kosmetykach marki Closhi. Natomiast jeśli te kosmetyki się u panów sprawdzą, to też nic nie zaszkodzi, że i wy możecie je sobie przetestować. Ale tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że są tutaj również panowie na moim kanale, warto dla was też polecić jakiś fajny kosmetyk. Trzeci krem, który chciałabym wam dzisiaj polecić, jest to marka Bielenda. I okazuje się, że jakiś czas temu Bielenda również wprowadziła serię kosmetyków z bakuchiolem. Co prawda marka podzieliła je troszeczkę, jeśli chodzi o wiek. Czyli mamy tam kosmetyki 40+, 50+ i tak dalej. Jak wiecie, ja nie do końca jestem za tym, żeby dzielić kosmetyki na wiek, czyli dopasowywać je ze względu na wiek, bo uważam, że tak naprawdę składy tych preparatów dużo się nie różnią, a dodane są tylko takie substancje, które na przykład w wieku 60+ mogą nieco bardziej ujędrniać skórę, ale okazuje się, że kobiety w wieku 30+, czy na przykład 40+, też potrzebują takiego ujędrnienia. Natomiast ja dzisiaj opowiem wam o tym kremie 40+, który też sama sprawdziłam i uważam, że on jest naprawdę godny zainteresowania w bardzo dobrej cenie. Najpierw zwróćmy uwagę na to, co znajdziemy w składzie. I tutaj mamy wodę z róży damasceńskiej, mamy skwalan, olej arganowy, olej kokosowy, emolienty, glicerynę, olej z awokado, witaminę E, bakuchiol, ekstrakt z miłożąbu, olej z borówek, ekstrakt z borówek, ceramid NP, alantoinę, olej z oliwek, olej słonecznikowy, roślinny, witaminę E, betasterole, skwalen, witaminę C, olej sojowy, konserwanty i zagęstniki. Jak widzicie, znowu mamy bardzo bogaty skład. Ten krem z Bielendy można stosować spokojnie rano i wieczorem. Natomiast on ma też bardzo przyjemną konsystencję. Skład, tak jak wspomniałam wcześniej, jest dosyć bogaty. Mamy tutaj dużo ekstraktów i olejków, ale mamy tutaj też takie substancje, które będą fajnie skórę nawilżały, ale też ją naprawiały, jak na przykład ceramid. Warto stosować ceramidy w pielęgnacji, ale o tym będzie już w innym filmie. Porozmawiam sobie na temat ceramidów i fajnych preparatów z ceramidami. Natomiast ten krem myślę, że najfajniej sprawdzi się w przypadku skór już takich dojrzałych, skór przesuszonych, odwodnionych, suchych, ale również dla osób, które mają skórę suchą i posiadają trądzik dorosłych. Właśnie ze względu na to, że mamy tutaj działanie bakuchiolu. Krem jest oczywiście w bardzo dobrej cenie, mamy też standardową pojemność i to, co jest ciekawe, co znajdziemy na stronie Bielendy, patrząc właśnie na ten krem, to mamy opisane, że jest to produkt w odpowiednim słoiczku, że mamy fajną taką drewnianą nakrętkę, wszystko ekologiczne, wszystko wegańskie. Bardzo duży plus dla Bielendy za stworzenie takiej ciekawej linii. Moi drodzy, czwarty kosmetyk, i znowu mamy polską markę, ale on jest już moim zdaniem bardziej, będzie skierowany bardziej dla osób, które mają nieco więcej gotówki i też szukają takich ciekawych konsystencji. Mowa tutaj o Resibo. I okazuje się, że również marka Resibo wprowadziła bardzo ciekawy krem do oferty, do swojej oferty, również z bakuchiolem. Zwróćcie uwagę, co tutaj mamy w składzie. Glicerynę, wodę, emolienty, witaminę E, bakuchiol, olej słonecznikowy, olej z otrąb ryżowych, uwodorniony retinol, czyli retinol nowej generacji, ekstrakt z kory chinowca, krzemionkę, zagęstniki i konserwanty. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj marka Resibo połączyła działanie bakuchiolu z nowej generacji retinolem, czyli takim retinolem, który nie będzie podrażniał naszej skóry, a będzie też fajnie na nią wpływał. Też to jest też taki retinol, który nie będzie dawał bardzo widocznych skutków ubocznych.
czyli to, co wspomniałam na samym początku, można łączyć bakuchiol z retinolem i marka Recipo właśnie to zrobiła. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć na temat tego kremu? Moi drodzy, jest to krem, który stosujemy w wieczornej pielęgnacji. Właśnie ze względu na to, że mamy tutaj ten nowej generacji retinol. Ale ważne jest również to, że jest to krem bezzapachowy. On kompletnie nie posiada zapachu, chociaż dla niektórych, niektórzy mogą wyczuć w nim taki specyficzny zapach. Ja powiem Wam szczerze, że tego nie odczuwam, chociaż dałam pomochać ten krem mojej znajomej i ona mówi, że coś tam w nim czuje. Ale jest to również krem, który sprawdzi się fajnie przy skórach dojrzałych, suchych i z przebarwieniami. Będzie fajnie nawilżał, wygładzał zmarszczki, wygładzał skórę, ale uwaga, mamy tutaj retinol, więc warto wziąć to pod uwagę, że to nie będzie krem dla kobiet w ciąży. Bo o ile bakuchiol mogą spokojnie stosować kobiety w ciąży, o tyle tutaj mamy połączenie bakuchiolu z retinolem, więc nie będzie to preparat dla kobiet w ciąży. No i tak jak mówię, to jest też kosmetyk dla osób, które mają nieco więcej gotówki, ale na przykład bardzo lubią markę Recipo i chciałyby sobie coś przetestować, to myślę, że warto zwrócić uwagę właśnie na ten krem. I na zakończenie dzisiejszego filmu będzie marka Sysderma. Mamy tutaj dermokosmetyki, marka, która stosuje nanotechnologię i to jest seria, o której już Wam opowiadałam przy okazji przedstawiania Wam serum. Serum właśnie z tej samej serii i tutaj pojawia się krem. Krem, który jest uzupełnieniem stosowania serum, ale spokojnie możecie go też stosować osobno. To nie jest tak, że musicie używać wszystkie kosmetyki z danej serii. Nie. Ten krem jest również przeznaczony dla osób, które posiadają skórę wrażliwą i ma naprawdę bardzo ciekawy skład. Znajdziemy w nim wodę, glicerynę i olej ze słodkich migdałów, ale również mamy masło shea, ekstrakt z rumianku, emolienty, alantoinę, oligosacharydy, bakuchiol, lecytynę, laktozę, proteiny mleczne, olej lniany, kwas hialuronowy, dwie formy witaminy E, ekstrakt z nagietka oraz kompleks mikrobionowy. Czyli bardzo coś tutaj mamy takiego podobnego jak w przypadku kremu od marki Bandi. Mamy ten kompleks mikrobionowy, czyli coś, co będzie wpływało na nasz naturalny mikrobiom na naszej skórze, ale mamy tutaj również substancje łagodzące, mamy tutaj substancje takie jak bakuchiol, czyli będziemy mieć działanie przeciwzmarszczkowe, ale również działanie na regulację sebum, na jakieś stany zapalne. Naprawdę, słuchajcie, bardzo ciekawy krem. Dodam jeszcze, że ten krem spokojnie można stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji. Bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skór wrażliwych, dojrzałych lub też skór z pierwszymi oznakami starzenia. Ma przyjemną, lekką konsystencję, szybko się wchłania, bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż, intensywnie nawilża, no i tak jak powiedziałam wcześniej, będzie też dbać o ten nasz naturalny mikrobiom. No i to, co jest bardzo ciekawe, tutaj w przypadku marki Sysderma mamy zastosowaną właśnie tę nanotechnologię, gdzie substancje aktywne zamknięte są w liposomach, przez co też głębiej wnikają do naszej skóry i dają szybciej efekty, widoczne efekty i szybsze, bardziej skuteczne działanie. Moi drodzy, jak widzicie, w dzisiejszym filmie poleciłam Wam 4 polskie marki plus jedną markę dermokosmetyków. Kremy, które są na kieszeń każdego, z różnych półek cenowych, o bardzo fajnych konsystencjach, a przede wszystkim bardzo ciekawych składach i z takich substancjach aktywnych, które będą pięknie działały na Waszą skórę. Kremy, które spokojnie możecie wprowadzić jako uzupełnienie pielęgnacji z witaminą C, uzupełnienie pielęgnacji z retinolem czy z kwasami i jeden z nich, który możecie stosować w wieczornej pielęgnacji, gdzie macie połączenie już bakuchiolu i retinolu. Naprawdę bardzo ciekawe kosmetyki, myślę, że warto się z nimi zapoznać, warto je troszeczkę bliżej poznać, jeśli na przykład szukacie czegoś z bakuchiolem, jeśli na przykład stosujecie serum z witaminą C i chciałybyście do tego uzupełnić jakimś fajnym kremem. No, wybór jest ogromny i nie da się ukryć, że coraz więcej marek na naszym rynku wprowadza właśnie bakuchiol gdzieś tam do swojej oferty i uwierzcie mi, tych kremów pojawia się coraz więcej, tych serii z bakuchiolem pojawia się coraz więcej i wydaje mi się, że też bakuchiol będzie taką substancją, o której będzie się głośno mówiło w 2021 roku.
Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście przypominam Wam, że w opisie do tego filmu znajdziecie wszystkie najważniejsze linki, a ja teraz żegnam się z Wami. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy któryś już z tych kremów mieliście okazję poznać, ewentualnie czy Wy stosujecie jakiś krem z retinolem, który u Was bardzo dobrze się sprawdza. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!